Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Ewangelia według Jana, 13 rozdział od 1 do 5 wersetu. Pan Jezus od tego momentu nie przemawia już do tłumów, lecz naucza jedynie swoich uczniów. Po raz ostatni chce z nimi świętować Paschę, zanim znowu odejdzie do Ojca. Jednocześnie pragnie dać im jeszcze jeden dowód swojej miłości, która nigdy się nie zmieni. Umycie nóg uczniom oznacza w duchowym sensie, jakie powinno być nastawienie wierzących wobec współbraci, a dosłownie pokazuje, że Jego miłość będzie towarzyszyć uczniom aż do końca. Judasz Iskariot zobowiązał się wobec arcykapłanów, że wyda im Jezusa. Mateusza, Ewangelia, 26 rozdział od 14 do 16 wersetu oraz Ewangelia Łukasza od 4 do 6 wersetu nam to przedstawia. Dlatego teraz zamierza wykonać swój okrutny plan, ale ten plan, który tutaj mamy opisany w Łukasza 22:4-6 oraz Mateusza 26:14, doprowadza do wydania Zbawiciela. Pan Jezus dobrze wiedział o tym. Jednak to nie powstrzymało Pana Jezusa przed tą pełną miłości posługą, jaką było umycie nóg uczniom. Widzimy tu dwa zupełnie odmienne stanowiska, jakie posiada nasz Pan. Po pierwsze, uniżonego sługi oraz po drugie, pełnego mocy Syna Bożego. Pan Jezus, On przyszedł od Boga i idzie znowu do Boga, do Niego. Uczyni to jednakże drogą najwyższego wypróbowania miłości i posłuszeństwa, które okazywał, drogą, która prowadzi przez Golgotę. Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś osobą, która uwierzyła w Pana Jezusa albo uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Dlatego jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Panu Jezusowi, to uwierz Panu Jezusowi, abyś był zbawiony, uratowany przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.